Sprawdzimy wpływ zmiany napięcia na pobieraną moc przez tym razem wentylator. Przepraszam za stan tego wentylatora, ale to jest mój wentylator, nawet nie warsztatowy, tylko komórkowy. Chłodzę nim zazwyczaj małe kompresory, małe pompy wytwarzające podciśnienie. Ponownie w szeregu jest autotransformator do zmiany napięcia, wattomierz i multimetr. Możemy zobaczyć natężenie prądu mierzone, napięcie oraz pobieraną moc. Usłyszymy też zmiany dźwięku wydawanego przez wentylator, który zapewne przyspiesza swoje obroty, a napędzany jest silnikiem klatkowym asynchronicznym, więc mamy tutaj pierwszy rodzaj silnika, który testujemy.